zakwita raz, tylko raz. Biały kwiat przez taką noc królowa jednej nocy. O, ogląda świat, a światło dnia zdmuchuje kwiat. Piąty odbyły się spotkania muzyków jazzowych w Rudnikach. Impreza ta, która jest ewenementem w środowisku wiejskim, ma już swoją renomę i doczekała się srebrnego jubileuszu. Nasz Gminny Ośrodek Kultury ma drugą nazwę, Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych, to do czegoś zobowiązuje. No i cieszę się, że zresztą taką mieliśmy nadzieję, żeby ten gatunek muzyki zaszczepić również wśród młodych ludzi. Zresztą młodzi ludzie uważam, że bardzo tą muzykę lubią z uwagi na to, że ona daje bardzo duże możliwości, dużą swobodę. No i cieszę się, że to już w tej chwili na naszych spotkaniach jazzowych możemy się poszczycić występem trzech zespołów rodzimych. I nie tylko. No, jubileusz 25-lecia też do pewnych rzeczy zobowiązuje. W związku z tym dobrze, że tak się dzieje, że to promuje młodych muzyków i że znajdują tutaj swoją szansę do rozwojową, jeżeli chodzi o muzykę. Od tego roku ta muzyczna uczta ma nową nazwę. To spotkanie muzyków jazzowych imienia Edwarda Wcisło, nieżyjącego już pomysłodawcy imprezy i wieloletniego jej jurora oraz wychowawcy wielu muzyków jazzowych na wsi. W tym momencie chciałem tutaj ten akt nadania pani dyrektor przekazać. Uroczyście nadaje się imię Edwarda Wcisło spotkaniu muzyków jazzowych w Rudnikach. W tegorocznej edycji zaprezentowało swoje umiejętności wokalne i instrumentalne 8 grup jazzowych. Byli muzycy z Częstochowy, Zielonej Góry, Wielunia i Rudnik. Imprezę rozpoczął Zbigniew Namysłowski Kwintet. Trafił pod strzechy, to ma bardzo pocieszające. Wreszcie będziemy mieli publiczność, która nas będzie kochała tak jak Disco Polo. Warto było przyjechać, będziemy się starali powrócić jeszcze raz. Zespoły będą się tutaj montować ze sprzętem, a Państwo
będą się częstowali, myślę, smakowitym tortem urodzinowym upieczonym przez cukierników Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kraszce. A o pokrojenie tego urodzinowego tortu proszę pana wicemarszałka Szymona Ogładzę i gospodarza gminy Rudniki, wójta Andrzeja Pysiaka. Było to wydarzenie, w którym chętnie występowali utytułowani muzycy, ale także i ci, którym ten niezwykły festiwal otwiera drogę do kariery. Zespół POZ powstał 2 lata temu. Spotkaliśmy się wszyscy razem w szkole i stwierdziliśmy, że jednak mamy tą swoją pasję muzyczną i że możemy występować na różnych koncertach i po prostu na scenie muzycznej. S8 Rudniki, Intergrenal Tinal, Old Tradinol, Małgorzata Jaźwa Projekt, Ramses Jazz Group czy Why Not Quintet. To zespoły, które potrafią bawić nie tylko publiczność wielkich miast. Pierwszą nagrodę za przygotowanie interesujących i wartościowych prezentacji w tym roku przyznano zespołowi Sylwia Majchrzak Quintet z Częstochowy. Do szkoły muzycznej, gram na altówce, na fortepianie, tylko że to jest muzyka klasyczna i chciałabym się rozwijać właśnie w kierunku jazzu. To gratuluję, świetny start, naprawdę. Dziękuję. Spotkanie jazzowe w Rudnikach zakończyło się koncertem zespołu Blackbird. Wszystkie występujące zespoły otrzymały nagrody ufundowane przez marszałka województwa, starostę oleskiego i wójta Rudnik. Ale przecież nie o nagrody czy rywalizację w Rudnikach chodziło, ale o spędzenie wieczoru przy muzyce, wspaniałej atmosferze, jaką zapewnili mieszkańcy gminy Rudniki. Program sfinansowała Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia.